Hej, witam was dzisiaj ponownie na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie po tytule, będziemy przeglądać moje kosmetyki do oczu. I zanim przejdziemy do odcinka, to przychodzę do was z małym ogłoszeniem parafialnym. Generalnie rzecz biorąc, to po pierwsze tak. Ja nie jestem makijażystką i nigdy za profesjonalną makijażystkę się nie uważałam, tudzież nigdy uważać się nie będę, bo takich kursów ani szkoły nie skończyłam, da? Wspomniałam o tym, że maluję koleżanki tylko i wyłącznie dlatego, że mam produkty, które zostawiam tylko po to i po prostu chciałam, żebyście wiedzieli, a nie dlatego, że się chwalę. Po trzecie, wybrałam format materiału na podłodze z paznokciami i tak dalej ze względu na to, że... No po prostu miałam bałagan wszędzie, byłam w trakcie przemeblowania i nie miałam gdzie tego nagrywać, więc pojawia się taki format tego odcinka. Jakbyście nie zauważyli, to ja już teraz bardzo dużo gestykuluję i kiedy wam coś tłumaczę, to non stop macham rękami, rękoma i dlatego to, nie wiem, mogliście odebrać jako chwalenie się paznokciami, ale ja po prostu dużo macham ogólnie i po prostu mówiąc non stop gestykuluję. Także tak. I musicie pamiętać o tym, że ja maluję koleżanki, które sama sobie wybieram, tudzież one wybierają mnie, mają podobną karnację, podobny typ cery, to ja wybieram dziewczynę, które chcę umalować i które uważam jako twarz dobrą do nauki na niej. Nie, to nie jest tak, że ja się ogłaszam powiedzmy na Facebooku, że maluję i tak dalej, przychodźcie, coś tam, nie. Sama sobie wybieram klientki, sama się z nimi dogaduję, to ja się godzę lub nie na wykonanie jakiegoś tam makijażu i musicie o tym generalnie rzecz biorąc pamiętać, że ja nie jestem profesjonalistką i nigdy się za taką nie uważam i uważać nie będę. A wmawianie mi, że posiadam nieprofesjonalne kosmetyki, bo nie są drogie, tylko są drogeryjne, jest głupotą. Tak generalnie remontują mi kamienice naprzeciwko. Tak. Także musicie o tym, błagam was, pamiętajcie o tym i zakończmy ten temat, wydaje mi się już, bo no bez sensu go drążyć dalej. Tak, także po tym krótkim lub długim wstępie, zależy kto co uważa, zapraszam was serdecznie do oglądania produktów do oczu. Także widzimy się pod koniec tego odcinka. Nie zwracajcie uwagi na stan moich paznokci, gdyż przez cały ten remont po prostu... No podpadały i nie miałam czasu ich zrobić, także błagam, nie zwracajcie na to uwagi. Dobrze. Pierwszą rzeczą, jaką tutaj mam, jest to baza podcienie z Eveline, ta All Day Ideal Stay. Baza podcienie i ona mi się nie sprawdza i ona dzisiaj z dniem dzisiejszym ode mnie wychodzi z racji tego, że najzwyczajniej w świecie cienie mi się na niej rolują, także... Ja mam dosyć przetłuszczające się powieki i do moich powiek ta baza się nie nadaje, nie wiem jak z innymi. Także ją oddaję. Dobrze, teraz może pojedyncze cienie do oczu, myślę. Jeżeli chodzi o pojedyncze cienie, to mam tutaj cienie z Freedom Makeup. I to są te cienie z Pepco i kurczę, no mam dylemat. Znaczy ten ciemny na pewno oddaję. Ten też na pewno oddaję. Natomiast te trzy ala metaliki świecące sobie chyba jeszcze zostawię i daję mi po prostu szansę. Bo nie były takie najgorsze i myślę, że może jeszcze coś mi się uda z nimi zrobić, także one zostają. Dalej mam tu trzy pojedyncze cienie z NYXa. I kurczę, mam dylemat, bo ja je kupiłam w NYXie w Złotych Tarasach, jak byłam w Warszawie. Nawet nagrywam wam z tego vloga, ale to jest w ogóle stary film, roczny ponad. I kurczę, no nie sięgam po nie, te opakowania są mega niewygodne. Nie da się tego wyjąć i przyłożyć do magnetycznej paletki. Podejrzewam, że gdybym wyjęła i przyłożyła je do magnetycznej paletki, to po prostu bym po nie sięgała częściej. Nie wiem, dajcie mi znać, czy znacie jakiś sposób, żeby wyjąć cień z takiego plastikowego opakowania, nie naruszając go. Jeżeli macie, to dajcie mi znać. Jeżeli je wyjmę, to przełożę je do palety magnetycznej i one ze mną zostaną. Dalej mam tutaj sypkie pigmenty i to są dwa te sypkie pigmenty z Lovely Unicorn Eyes. Ja je lubię, nie często po nie sięgam, co prawda, bo są naprawdę drobno zmielone, ale... Są bardzo fajne i uważam, że jak za tą cenę, to naprawdę jest fajny produkt. Dobrze, dalej może przejdziemy do kredek, eyelinerów, tusza. Na samym końcu zrobimy palety, bo no mam ich naprawdę dosyć sporo. Dalej mam tutaj eyelinery. Jeżeli chodzi o eyelinery, w ogóle... O, jeszcze jednego mi tu brakuje.
Mam tutaj trzy eyelinery z AliExpress, które kosztują dosłownie złotówkę, ale ja na nich nauczyłam się robić kreski. Bardzo często po niego sięgałam swojego czasu, nawet tutaj mam zapasowe opakowanie. Bardzo lubię te eyelinery, jeżeli szukacie fajnych eyelinerów z AliExpress, to te mogę Wam serdecznie polecić, tam wchodzą po 3-4 zł dosłownie. Także one ze mną zostają. I dalej mam tutaj eyeliner granatowy i fioletowy. Fioletowy jest z NYXa, a ten granatowy jest z Vibo. I one też zostają, bo do jakichś makijaży artystycznych czy coś takiego jeszcze są dobre. Myślę, że się przydadzą. I dalej mam tutaj dwa eyelinery. A jeszcze jeden mam. Znalazłam. Mam tutaj trzy eyelinery. Jeden eyeliner, którego się na dzisiaj chyba pozbędę, to jest ten eyeliner Art Makeup w pisaku, dlatego że on ma strasznie nieprecyzyjny ten pędzelek i ciężko mi się nimi rysuje kreski w sumie. Kurczę, no nie wiem. Ten z Catrice bardzo lubię, zobaczcie, jak on ma cieniutką końcóweczkę. No naprawdę, cieniutki jest bardzo, ale rozmazuje mi się w kącikach, bo mi łzawią oczy. I nie wiem. Zostawię jeszcze je. Zobaczymy, którym... Jakoś dziadku ostatnio kreski robię, więc ciężko mi się teraz wypowiedzieć. Jeszcze je zostawię. Jedne nad tym z Evaline się zastanawiam, bo celebrytkę uwielbiam. Dobra. Celebrytkę. No wiecie, ten celebrity z tym słoiczku. Celebrytkę. Ja też wymyśliłam. Dobra. Kredki. Teraz jeżeli chodzi o kredki, to tak. Te kredki już chyba po prostu wyrzucę, bo są stare jak świat, więc są z Oriflame i to moja mama jeszcze zamówiła granat, złoto i srebro i nie dość, że ich nie lubię, to po prostu są stare i dlatego idą do śmieci. Tutaj mam cztery kredki, które najprawdopodobniej ze mną zostaną, bo tu jest kredka z Yoko w kolorze takiego grafitu, tak, tylko jest niezatemperowana. Jak widzicie, używana. Tutaj mam taką przepiękną kredkę z Vibo w kolorze takiego lazuru niebieskości, także też myślę spoko. Tutaj mam kredkę, która też jest zatemperowania kremową z Lovely, która też jest bardzo ok. A tutaj mam coś dziwnego, bo to jest kredka w puszku i to jest kredka z open boxa takiego japońskiego a la shiny boxa. Też Wam robiłam na kanale i ona ma taki właśnie, widzicie, puszek i ten puszek jest, o, kredką. Daje ładny taki przydymiony efekt i wykorzystuję ją często do smoki, także ona też ze mną zostaje. Dobrze, dalej mam tutaj odżywkę do rzęs z Deli. I to jest ta odżywka taka nie przed tuszem, tylko do używania codziennie w pędzelku, żeby właśnie sobie rzęski szybciej rosły. Faktycznie widziałam efekty, miałam Wam w ogóle robić odcinek, ale nie byłam w stanie nagrywać co tydzień, czy tam dwa update'ów, bo zapominałam. Także bardzo spoko jest ta odżywka, jeżeli kiedyś będziecie chcieli sobie wyprowadzić, ona kosztuje grosze, to polecam. Dalej mam tutaj klej do rzęs marki Duo, taką miniaturkę, bo ja go zakupiłam w dwupaku z rzęsami Ardell i ja mam tutaj model 120 Demi Black. Także tak, za 27 zł na jakiejś stronce. Jeżeli chodzi o rzęsy, to te ze mną jeszcze zostają, natomiast... Oh. Tych dwóch pudełek już się pozbywam, nie lubię tych rzęs, ciężko mi się je przykleja, a nie jestem w tym najlepsza, także dzisiaj się ich pozbywam. Dobrze, teraz pokażę Wam moje tusze. Jeżeli chodzi o tusze, to wszystkie są otwarte, słuchajcie. Ja nie wiem, jak ja to zrobiłam, blondynka po prostu, bez obrazy dla blondynek, ale wiecie, o co mi chodzi. No i kto normalnie otwiera tyle tuszy na raz? Co ja z tym zrobię? Masakra. Dobra, wracając. Pierwszy tusz, który idzie do śmieci, to jest ten z testu z Pepką, bo on po prostu nie robił nic. I zastanawiam się, jaka tu była szczoteczka, ale chyba tak. Nie była silikonowa, bym sobie umyła i zostawiła. Była ta zwykła, także ona idzie dzisiaj do wydania, bo to jest tusz, którego użyłam raz. Dalej mam tutaj maskarę z Rimmela Extra Super Lash, który kupiłam na jakiejś promocji chyba bodajże na Kokolicie za 8 zł. I on ma taką szczoteczkę. I gdyby nie ta szczoteczka, to pewnie bym sięgała po ten tusz częściej. No ale z racji tego, że ma taką szczoteczkę, to rzadko po niego sięgam.
W sumie nie wiem, dawno go nie użyłam, może dam mu jeszcze jedną szansę. Dalej mam tutaj moją ulubioną miniaturkę maskary Better Than Sex i uwierzcie mi, że jak się skończy, to pierwsze co robię, idę do Sephory i kupuję kolejne opakowanie, bo jest świetna i lepszego tuszu niż ten, to ja jeszcze nie miałam. W ogóle zastanawiam się, czy nie zrobić Wam porównania z tym tuszem z L'Oreala, także dajcie mi znać, czy chcecie, to zakupię ten tusz z L'Oreala i zrobię Wam porównanie, bo ponoć jest porównywalny. Dobrze, dalej mam tutaj tusz z Vibo Volume Drama, który też mi przeszkadza szczoteczką. Ja tak nie lubię tych takich szczot zwykłych, nie silikonowych, ale jego w sumie używam i sięgam mimo wszystko po niego, także on zostanie i też będzie fajny do testów takich drogeryjnych, bo naprawdę jest ok. Dalej mam tutaj najtańszy mój ulubiony tusz ever, który polecam wszem i wobec, jest to Lovely Pump Up. Z silikonową taką wygiętą szczoteczką i jeżeli chcecie fajnego tuszu, który ładnie Wam rozdzieli rzęsy, wydłuży, to ten jest ekstra i poleciłam go wszystkim się sprawdza, także Wam też zresztą przy każdej promocji w Rossmanie o nim mówię, bo po prostu jest genialny. Dalej mam tutaj w ogóle tusz, który zobaczcie, wyglądował chyba, Evelyn się tutaj widzę wzorował na Lovely. I to jest Extension Volume i też ma bardzo podobną szczoteczkę, słuchajcie. Tych tuszy naprawdę można byłoby zrobić porównanie, no zobaczcie. To jest Eveline. Szczoteczka jest praktycznie identyczna. Także jeżeli będziecie chcieli, to mogę się zebrać i zrobić Wam porównanie tych dwóch tuszy. No bo widzę tutaj jakąś inspirację i on też zostaje, dobra. I dalej mam tutaj tusz z Miss Sporty Studio Lash de Miel Look. I ten tusz jest spoko, tylko strasznie dużo produktu nabiera się na szczoteczkę i trzeba go oczyścić po prostu z tego nadmiaru, bo inaczej ubrudzicie sobie całe oko. I dalej mam tusz, który cholernie uwielbiam i to jest tusz Eveline Big Volume Explosion z taką wielką szczotą silikonową, ale ja ten tusz uwielbiam i wykańczam go już po prostu tak do końca, bo mi go szkoda i lecę po nowe opakowanie. Także widzę, że z tuszy pozbyłam się jednego, ja to jednak jestem asertywna w wyrzucaniu produktów, widzę. Jeżeli chodzi o palety do twarzy, to posiadam tylko dwie i jedna z nich to jest ta z chińskiej stronki. Robiłam Wam kiedyś test chińskich kosmetyków. Swoją drogą szykuję już następny. I to jest taka paleta różo... Nie, rozświetlaczo-konturowanie. Highlighting palette. Ale zobaczcie, jakie to są ciemne kolory. Ogólnie pigmentacja jest spoko. Ładnie się to generalnie rozprowadza mimo wszystko. No ale te kolory... Jakbym mogła, to wyciągnęłabym tylko to i wsadziłabym to do palety magnetycznej, a resztę bym wyrzuciła, także ją oddaję. I dalej mam tu paletę z Vibo i to jest ta Vibo Star Shine Shimmer Kit. I ona ma te holograficzne kolorki i ją też zostawię, bo mam w planach zamówić Kat Von D i myślę, że będzie spoko do porównania tych dwóch produktów. No i dobra, i teraz przechodzimy do palet cieni, których naprawdę mam sporo. Może zaczniemy od marki Make Up Revolution, której mam mimo wszystko najwięcej. Najwięcej, jak to kibiusie. Najwięcej. Pierwsza paletka, jaką tutaj mam, jest ta paletka White Chocolate. I ona mi się tu w górę już rozwala, ale bardzo lubię ten brąz. I ten, i jeżeli przychodzi jakaś dziewczyna na makijaż w brązach, to używam tych dwóch i naprawdę są mega, także ona ze mną mimo wszystko jeszcze zostaje. Dalej mam tutaj mój niedawny nabytek, bo w sumie ona ma 3 miesiące dopiero. I to jest paletka Mint Chocolate. O! I ta paletka jest przepiękna, to jest coś jak Anastasia Subculture. I tutaj mam jeszcze Reloaded, się to tak, Iconic Division i ona też jest właśnie w takich odcieniach, ale to zaraz. Także ja ostatnio polubiłam ciemnozielone, takie burgundowe makijaże, ta paleta będzie idealna na jesień. Zresztą wiosną też jej bardzo często używałam i byłam z niej mega zadowolona, także ona ze mną zostaje. Dalej mam tutaj paletkę właśnie Reloaded. I jej też używam właśnie w połączeniu z tym Mint Chocolate i też bardzo lubię, jednak zawiódł mnie ten cień, myślę, że jak wszystkich, bo to jednak, no jednak to niepodobne do Anastazji niestety ten cień, także ona też ze mną zostaje. Dalej mam paletkę, nad którą się zastanawiam. Kurczę, bo z tą paletą jest taki problem, że ja po nią już po prostu nie sięgam i chyba ją po prostu oddam komuś, kto...
jest mniej zaawansowany, bo tutaj z tą paletą jest ten problem, że cienie nie są zbytnio mocno napigmentowane. Nawet ładnie się w sumie blendują mimo wszystko. Ale po prostu już po nią nie sięgam i raczej sięgać nie będę, więc dniem dzisiejszym mówimy sobie papa. Bo że nie sądziłam, że to będzie tak boleć, wiecie, usuwanie palet ze swojej kolekcji. Dobra, następną paletką, jaką tu widzicie, jest to paletka Maxineczki. Ja tą paletkę bardzo lubię, bardzo po nią często sięgam, mimo wszystko i mimo wszystkiego, i niech ludzie mówią co chcą. Ja ją bardzo lubię, jasny rozświetlacz mógłby być bardziej napigmentowany, ale no cóż, no jest taki jaki jest i trudno. I mi to nie przeszkadza, ja i tak rzadko używałabym tego rozświetlacza, bo on mi kolorystycznie średnio odpowiada. Także tak, bardzo chętnie sięgam po tą paletę, bardzo często to robię i nie zamierzam się jej pozbywać, bo jest naprawdę świetną paletą. Także teraz w ogóle zauważam, że na Kokolicie jest promocja minus, nie, na Minty jest promocja minus 25% i jest dostępna ta paleta, także jeżeli jesteście nią zainteresowani, ale 5 dych dla Was to za dużo, to w promocji jak najbardziej możecie sobie ją zakupić i myślę, że cena 35 zł będzie jeszcze bardziej adekwatna niż 50. Dobra, i teraz mam tutaj swój nowy nabytek, czyli Sofix, paleta od Sofii właśnie. I to jest ta paleta Extra Spicy i jest genialna, naprawdę. Uwielbiam te kolory, uwielbiam tą paletkę na lato, jest po prostu mój must have. I zobaczcie, mimo że to jest paleta typowo letnia, bo mamy róż, żółć, pomarańcz, jeden, drugi, mamy brązy, ciepłe, chłodne, to jest przemycony kawałek tej zieleni właśnie a la Subculture. I w ogóle mam do porównania trzy cienie, muszę sobie sprawdzić, który z nich będzie najlepszy, no ale to tak abstrahując. Także ta paletka jest świetna i zastanawiam się, czy nie zrobić Wam o niej testu. Także piszcie mi, czy chcecie, bo mnie trzeba motywować do nakręcenia dla Was makijaży. I jeżeli będziecie chcieli, to nagram Wam właśnie test tej paletki i dokupię jeszcze wtedy pomadki i zrobimy sobie cały test palety, cały test nowej kolekcji Sofix. Dobrze, dalej mam tutaj paletkę z chińskiej strony i to jest Meet Mate i to jest, no słuchajcie, no podróbka Too Faced, no nie oszukujmy się, to jest replika. Co do tej palety, nie sięgam już po nią, była ok, ładnie się rozcierały te cienie, mimo że jest chińska, była ok, ale już teraz po nią nie sięgam i raczej sięgać nie będę, bo mam po prostu lepsze cienie, także ją też z dniem dzisiejszym oddaję. Dalej mam tu paletkę kolejną z chińskiej stronki, kurczę, i z tą mam problem o tyle, że to jest replika Morph, jak możecie zauważyć. I jeżeli chodzi o tą paletkę, to mimo wszystkiego bardzo ją lubię, cienie są bardzo fajnie napigmentowane. Są takie masełkowe, dosyć sporo się osypują, ale no wiadomo, przy takich cieniach masełkowych to jest raczej do przewidzenia. I kurczę, mam dylemat, czy ją zostawić, bo nie mam żadnej takiej palety typowo w brązach w sumie. Jeszcze ją zostawię, a najwyżej się potem jej jakoś pozbędę. Dalej mam tu paletki z Sleek, które są zapomniane, a szkoda, bo to są bardzo fajne palety dla początkujących i myślę, że Sleek i Make Up Revolution są na równi, jeżeli chodzi o pigmentację i poziom tych cieni mimo wszystko. O, tak sobie zrobimy. Ja mam ją w dwóch kolorkach i mam tutaj Goodnight Sweetheart i Snapshot. I ja tą Snapshot na pewno zostawiam, ja ją dostałam w zeszłym roku na urodziny. I ona, o może Wam pokażę te kolorki, o. I ona na pewno ze mną zostaje ze względu na to, że ma takie przepiękne kolorowe kolory. Takie jaskrawe i dosyć mocne, a ja nie mam żadnej innej palety, w której posiadałabym takie cienie, także ona ze mną zostaje. I kurczę, zastanawiam się nad tą, wiecie o co w tym chodzi? Ja ją dostałam od swojego chłopaka na jakąś okazję i ja wolę dlatego kupować sobie kosmetyki sama, bo potem nie jest mi żal tego wyrzucić, a wiecie, kiedy dostajecie coś na prezent, to potem mimo, że tego nie używacie, to jednak macie ten sentyment i jest takie, no nie, no wyrzucić. Zresztą ją zostawię, zobaczymy, jeżeli jej nie użyję ani razu, to po prostu znajdzie nowy dom, bo naprawdę jest fajna. Dalej mam tutaj paletkę z Catrice, której się dzisiaj pozbywam, jeszcze pokażę Wam ją, bo no tak jak mówię, będzie makijaż jedną marką i to będzie Catrice i do tego testu jeszcze ją zostawię, a potem po prostu już pójdzie do kosza, bo jest stara jak świat.
Dobra, dalej mam jeden z moich najnowszych nabytków, czyli Evelyn Cosmetics All in One Burn w takich odcieniach ciepłych. Ja wam robiłam makijaż całą jedną marką i to właśnie było Evelyn i ona ze mną zostaje, bo to jest naprawdę fajna paleta. Idealna do podróży, bo jest mała, jest kompletna i są cienie bardzo, bardzo fajnej jakości, także ona ze mną zostaje. Dalej mam paletę, do której również, z którą również mam problem z serii. Dostałam na prezent i żal mi wyrzucić. Ze względu na to, że jak widzicie, te cienie są przeze mnie używane, mimo wszystko. Mimo, że to jest Vivo. Natomiast cała reszta jest nietknięta, bo maty są dla mnie za słabe. I mam ten dylemat. Te folie są tak... są takie... jak masło. Centralnie. Może zostawię wam ankietę i wy zadecydujcie, czy mam oddać, czy zostawić. O! Także wyświetla wam się właśnie ankieta w kartach, może wy mi pomożecie. Dalej mam tutaj paletkę z Inglota. Ja mam tutaj kasetkę po prostu magnetyczną i ja sobie sama skompletowałam te cienie. Pozwólcie, że nie będę ich wyciągać. I gdyby was jakiś kolor zainteresował, to piszcie, a ja wam po prostu w komentarzach odpiszę. I teraz tak, z tą paletą jest taki problem, że w momencie, kiedy zaczęłam pracować na Inglocie, byłam mega zadowolona z jakości, ale w momencie, kiedy wzięłam najnowsze palety Make Up Revolution, to już nie do końca. No i zaczął się robić problem z racji tego, że Make Up Revolution ma dużo tańsze cienie, ale dużo fajniejszej konsystencją. Wszystkie maty i ogólnie cienie z Inglota są mega suche i są bardzo takie, no trudne są w pracy mimo wszystko. Także jeszcze dam jej parę szans, a jak nie, to po prostu się pożegnamy, no bo nie będę trzymać cieni, nieważne ile by kosztowały, jeżeli mi nie odpowiadają. Dalej mam tu jeden z moich najnowszych nabytków prezentowych i jest to miniaturka Carmel Melange od Zoeva. Jak widzicie, używana, dosyć często, katowana i bardzo lubię. Oj tak. I chyba sobie dokupię jeszcze tą pełnowymiarową wersję, bo naprawdę te cienie są, no wow. Masełko, masełko, masełko. I jeszcze raz masełko jak dla mnie. Także to mogę wam serdecznie polecić. Dalej mam tutaj paletkę z Lovely Peach Desire, która ze mną zostaje, którą wam polecam w jakichś taniochach, bo jest naprawdę ekstra i jest tania, dobra i mała. I wszystko na swoim miejscu, także tą paletę też mogę wam polecić i ona ze mną zostaje. I już ostatnia rzecz, jaką tutaj mam, jest to taka kasetka z Inglota, w której mam trzy pojedyncze cienie z Hean. Jak widzicie, mam tutaj taki przepiękny rose gold, naprawdę rose gold cień, taki różowo polujący na złoto i grafit, który swoją drogą mógł być lepiej napigmentowany, ale no cóż, Hean. I to jest zwykła paletka z Inglota, ona tam kosztuje 3 dyszki w Inglocie. Także tak, kochani, to było tyle w tym odcinku. Dajcie mi koniecznie znać, czy tego typu odcinki wam się podobają, którą paletkę byście zostawili, a którą oddali, a my widzimy się już niedługo w następnym odcinku. Cześć!